Dopiero co informowaliśmy o rzekomym rozstaniu Natalii Schroeder z raperem Kwebona Fide. Wokalistka przestała obserwować Jakuba Grabowskiego na Instagramie, co w dzisiejszych czasach jest poniekąd wyznacznikiem ochłodzenia relacji lub całkowitego zerwania. Choć żadna ze stron nie komentuje sytuacji, to fani internetowi detektywi znaleźli kilka dowodów, które pasują do teorii o zakończeniu związku. Co więcej, powracają też historie sprzed lat. Kiedy to plotkowano i roman się natali z Liberem, Marcinem Piotrowskim, który później został mężem Sylwii Grzeszczak. W tym roku muzyczna para ogłosiła rozwód. Przypadek. Zobacz też, Sylwia Grzeszczak i Liber się rozwodzą. Od plotek huczało, a oni uparcie milczeli w 2016 roku, czyli dwa lata po ślubie, mówiono, że małżeństwo Libera i Sylwii Grzeszczak przechodziło poważny kryzys. Według informacji udzielonych przez fakt, Sylwia miała być bardzo zazdrosna o Natalię, która komponowała muzykę z jej mężem. Zażyłość pomiędzy nimi miała być na tyle silna, że Grzeszczak postawiła ultimatum: albo ona, albo Natalia. Sylwia nie cierpi Natalii. Uważa, że ciągle chce mącić w jej związku. Jej zdaniem młodsza gwiazdka próbowała flirtować z Liberem nawet wówczas, gdy ona już była jego narzeczoną. Propozycję współpracy uważa za pretekst, by Natalia mogła spędzać znowu dużo czasu z Liberem, stwierdziło wówczas źródło tabloidu. Później Sylwia Grzeszczak skomentowała i poniekąd zdementowała: że wszyscy się lubią i szanują. Te trzy osoby na zdjęciu: czwarta osoba na zdjęciu to Jula, przypis redakcji: Prywatni się lubią i szanują. Okazuje się, że w tym świecie normalne, ludzkie relacje są całkiem możliwe. Widujemy się na koncertach. Współpracujemy i to nie od dziś. Komuś bardzo zależy na tym, by było inaczej, zapewnia artystka przed laty na swoim Facebooku. Pierwszym dowodem o rzekomym rozstaniu Natalii i Kwebo jest brak obserwacji na Instagramie, a także brak polubień rapera pod zdjęciami, co podobno robił nagminnie. Kolejnym jest usunięcie obserwacji Kwebo przez przyjaciółkę Natali, a także usunięcie zdjęć brata wokalistki z wytatuowanym artystą. Dodatkowo wokalistka opisywała jedno ze zdjęć na Instagramie, że to był dla niej bardzo zły rok i chciałaby, żeby już się skończył. Największym jednak dowodem ma być ściągnięcie przez piosenkarkę pierścionka. Przypomnijmy, że Kwebo oświadczył się Natali podczas koncertu. Jak na razie ani Natalia, ani Kuba nie komentują doniesień o rozstaniu. Zobacz też, Sylwia Grzeszczak przerywa milczenie po rozstaniu. Już nie ukrywa, jak teraz wygląda jej życie, Sylwia Grzeszczak tak została potraktowana w branży, to trwało latami, Sylwia Grzeszczak zrobiła to dla Przybylskiej. Po długim czasie dyskretnie usłyszał o tem Jarek.